ale taka rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła. 100 000, czyli 10 000 zumanów, czyli w sklepie powiedzą 10. Bo jakby jest to niemoralne. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tak tu nasza piękna dziewczyna, poczekaj, nasza piękna dziewczyna zaprosiła nas do domu, dała śniadanie. Do domu? I te mansze. No właśnie, piękne. I robimy pranie, oczywiście korzystamy z okazji. I pozwoliła pokazać mieszkanie, ale przepraszam, że jeszcze nie zdążyła posprzątać, bo my jesteśmy niespodziewani goście. So just wanted to say thank you. You're welcome. And I already apologized, as you said, like that the house is not guest ready because we are unexpected guests. I'm so sorry about that. But we got the permission to show it. Yeah, yes? Definitely. Okay. There you go. So we go for a very quick tour. Yeah. Wow, popatrzcie, jaki piękny, ogromny salon, taki podwójny, jak widzicie, ale taka rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła, to jest tutaj. Tutaj jest, jak widzicie, kuchnia i taki jakby breakfast bar, jak to mówimy teraz, i pokażę Wam, co jest tutaj dalej. No, poza pralką oczywiście, którą używamy, ogromną lodówką, którą ja też kiedyś planowałam kupić i się nie doczekałam. To popatrzcie, co tutaj jest dalej. Tada! Tutaj mamy kolejną kuchnię. No słuchajcie. I właśnie się zapytałam, jak to jest, że macie dwie kuchnie, prawda? Tu kuchnia, czyli zlew, kuchenka, jak widzicie, wszystko, po prostu kuchnia. I tutaj kuchnia, tak? Tak więc okazuje się, że ta część jest jakby dla gości. Jak przychodzą goście, to tutaj można coś podgrzać, czy na przykład przygotować herbatę. Natomiast to jest ta część, w której na co dzień się używa i na co dzień się gotuje. I tak w irańskich domach, jeżeli ludzie są zamożni i jest wystarczająco miejsca, to jest właśnie bardzo często spotykane. Tam dalej oczywiście poza tym głównym pokojem są sypialnie, ale już tam nie będziemy nosa wstawiać. Dziękuję bardzo, że mogłam pokazać. Będzie lekcja polskiego gotowania w Iranie, prawda? Tak? Yep. Yeah. Like a lesson, Polish lesson of like cooking lesson. Yeah. In Iran. I would love that. Actually, yeah, Mina loves our Polish food, so we are going to make like bigos without sauerkraut. So kapusta, no, z warzywami. Yeah. And she's a perfect cook. Yeah, you are. Okay, off we go. We start with carrots. Mm-hmm. Carrots. Yeah. So carrots in this, and you can actually chop this if you have another. Have you got another one? No, you have only another one. No, mm-hmm. Yeah. Oh, wow! Mm-hmm. This is something because not often you get this in Iran. Yeah, I couldn't cook without these. My mom doesn't use it. Yeah, I've seen how ladies like do everything in their house. Okay, so with the cabbage, we will do like this. You know? Yeah. Okay? Yes. So this one is for you. Okay. Should I bring you another knife? Yeah, I think I need knife, yes. Just don't harm yourself, mate. Dobra, czekam jeszcze na nóż i bierzemy się do roboty. Tastes amazing, like as always, and I loved it. As a vegetarian, it looks like heaven to me. Enjoy, yeah, enjoy. Thank you. And I hope you can add this to your repertoire right now, because it's fairly easy. Definitely. So it's a nice vegetable stew with cabbage. Oh yes, w końcu. W końcu. A niedźwiedź ma swoje. Zatrzymaliśmy się w Isfahan, żeby odwiedzić naszą dobrą znajomą, którą poznaliśmy, jak byliśmy w Isfahan po raz pierwszy. Właściwie wtedy. To są te spokojne uliczki w Iranie. Wtedy poznaliśmy tutaj dwie dziewczyny, które pracowały w hostelu, w którym żeśmy zostali tutaj przez parę dni, żeby pozwiedzać miasto. I obie były fantastyczne. Jeśli oglądaliście tą serię, to może pamiętacie, właśnie ja z jedną i z drugą zrobiłam mały wywiad i Jegane, jej marzeniem właśnie było wyjechać z tego kraju i pojechać do Niemiec. Ona już miała złożone papiery, czekała tylko na decyzję, chciała studiować w Niemczech. I muszę Wam dzisiaj powiedzieć, że właśnie się to udało i ona od roku już jest w Niemczech. Natomiast druga z nich, Mina, stwierdziła, że ona nie chce wyjeżdżać, że ona kocha Iran i chce tutaj w Iranie zostać. Tak więc cieszyliśmy się, że możemy ją spotkać, byliśmy ciekawi co u niej, wiedzieliśmy, że już w tym hostelu nie pracuje, tak więc byliśmy bardzo ciekawi, jak się jej życie potoczyło. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w takiej prywatnej międzynarodowej szkole tutaj w Isfahan i jest, można by powiedzieć, zadowolona z pracy, ale realia są jednak takie, że pracuje bardzo dużo godzin, a zarabia stosunkowo niedużo. To znaczy jakby dużo na Iran, ale jak już na przykład chciała pojechać na wycieczkę do Turcji ze swoim chłopakiem, to okazuje się, że jest to dla niej praktycznie koszt nie do przeskoczenia. Ona przez pół roku odkładała pieniądze, żeby mieć na bilet i tam jakiś hotel na tydzień czasu. Tak więc strasznie, po prostu. I wyobraźcie sobie, że jakby 2 lata później ona podjęła decyzję, że ona też już nie chce mieszkać w Iranie i też teraz właśnie załatwia papiery, żeby wyjechać do Niemiec. Dla Irańczyków bardzo ciężko jest dostać wizy, jakby pozwolenie na pobyt w jakimkolwiek kraju, poza tymi właśnie krajami z tej strefy takiej właśnie jakby proarabskiej. Ale jakoś z jakiegoś powodu Niemcy są tacy najbardziej właśnie tacy otwarci i te wizy im dają. Najłatwiej im tam dostać wizę studencką albo taką wizę pracowniczą i pozwolenie na pracę. Ona już nie chce studiować, bo już zakończyła jakby ten etap i po prostu chce pracować jako, kontynuować pracę jako nauczyciel języka angielskiego. No i właśnie o taką wizę się teraz stara, tak więc trzymamy kciuki, żeby jej się udało. No a póki co właśnie cieszymy się, że udało nam się z nią spotkać i też trochę więcej porozmawiać o tym życiu tutaj w Iranie, szczególnie o tych niedawnych wydarzeniach, właśnie jakby tej rewolucji, która tu była związana z tą dziewczyną, która została zabita za to, że nie miała tej chusty na głowie. Było bardzo dużo demonstracji i tu żeśmy z nią rozmawiali właśnie. Ludzie naprawdę walczyli, natomiast no, policja po prostu stłumiła te wszystkie protesty. Wiele osób zostało poszkodowanych, no, strzelano do nich, nie strzelano takimi nabojami, ona nam mówiła, nie strzelano takimi nabojami, które jakby zabijają, tylko jakimiś takimi specjalnymi, które rozpraszają małe kawałki metalu. Wiele osób straciło wzrok w ten sposób i no już nie mówiąc o pobiciach, bo to jakby na porządku dziennym. No i niestety, no, prawda jest taka, że wiecie, no nie da się w tym kraju żyć tak jakby swobodnie. Jakby już jak jesteś wykształcony, masz kontakt z internetem, tam jakiś remont na dole, masz kontakt z internetem, to no nie chcesz tutaj być, no co tu dużo gadać. To mniej więcej trochę tak jak u nas za komuny, gdzie wszyscy uciekaliśmy za chlebem, ale także właśnie za tym innym standardem życia i jakby większą wolnością. Sandra and Firuze. Firuze. Welcome Isfahan. You beautiful, nice, nice, very nice. Okay, okay. Welcome Isfahan. Oh, so sweet. Okazało się, że miejsce, które wybraliśmy sobie na noc, które miało być spokojnym, ustronnym miejscem, dzisiaj jest miejscem spotkania grupy rowerowej i właśnie sobie tutaj szykują małe party. Tak więc wesoło, wesoło. Ja umadę. Sandra, Sandra, Sandra. Merci, merci. Very nice to meet you. We are making selfies with the ladies. Very cool. Oh, so nice. No, w Iranie niekoniecznie trzeba nosić chustę, można nosić kaptur, czapkę, a młode dziewczyny tak właśnie preferują, nie chcą nosić tych chust. Wiele rzeczy tutaj jest w Iranie, wiecie, takich kontrowersyjnych. To na pewno jest zawsze wyjazd edukacyjny, jesteśmy tutaj drugi raz i cały czas poznajemy tych ludzi, sposób, w jaki próbują walczyć z systemem. Te panie, które tutaj przyjechały na tych rowerach, słuchajcie, to nie jest tylko grupa rowerowa, nie? To nie są tylko ludzie, których łączy jakby pasja do tego roweru. Oficjalnie kobiety nie mogą jeździć na rowerach ani na motorze, bo jakby jest to niemoralne. No i znowu właśnie, prawda? W dużych miastach ludzie chcą łamać te stereotypy, ale właśnie na przykład kobieta sama nie odważy się jechać na tym rowerze, bo może ją zgarnąć policja i no, będzie problem. Ale już jakby w grupie jest raźniej, ale wśród tych kobiet są mężczyźni. I słuchajcie, właśnie jakby jak kobiety coś robią nawet jakby niemoralnego, ale jest tam choćby jeden mężczyzna, to jest wtedy okej. No po prostu tu jest tyle rzeczy takich, mówię, kontrowersyjnych dla nas. Wiele jest takich rzeczy, jakby przypomina nam Iran trochę nasze czasy komunistyczne, gdzie trzeba było kombinować, załatwiać, ten kogoś znał, tamten coś miał, coś wymienił, tobie dał albo coś pomógł, a ty pomogłeś jemu i tak mniej więcej po prostu sobie tutaj ludzie radzą. Warto zauważyć, że 80% Irańczyków jest niewierzących. To nawet nie jest tak jak u nas, że ludzie deklarują, że są chrześcijanami, nie chodzą do kościoła, ale tak naprawdę w środku czują się chrześcijanami. Oni nie czują się muzułmaninami, oni nie chcą być muzułmaninami, oni są po prostu ateistami, natomiast oni nie mają wyboru. Jakby rodząc się w tym kraju, od razu przypisuje ci to, że jesteś muzułmaninem. Chyba że się urodziłeś w mniejszości narodowej. Jeżeli się urodziłeś w mniejszości narodowej, których jest tutaj kilka, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam sięgnąć do moich książek o Iranie, bo ja nawet nie wszystko mogę wam tu opowiedzieć, nie wszystko mam czas, niektóre rzeczy jakby też boję się, żeby mi nie zamknęli kanału, no i tak dalej, więc jak ktoś chce więcej, to zapraszam do lektury. I chodzi o to, że jak się urodziłeś na przykład w mniejszości narodowej, na przykład jesteś Kurdem, albo właśnie tutaj są, właśnie w Isfahan jest bardzo liczna grupa Armenów, Ormian, którzy zostali tutaj przesiedleni przymusowo. I na przykład oni, prawda, oni są chrześcijanami, prawosławie i im wolno pić alkohol, na przykład. Ale mniejszości narodowe nie mają prawa głosu, nie? W wyborach nie mogą głosować i nie mogą żadnych funkcji państwowych wykonywać, czyli w urzędzie nie mogą pracować w ogóle, jako nauczyciel, urzędnik. Jeżeli chcieliby takie prace wykonywać lub uzyskać prawa, pełne prawa obywatela, to muszą przejść na islam. Ale to nie działa w drugą stronę. Na przykład Irańczyk, ten, który jakby jego pochodzenie jest perskie, on nie może przejść na inną religię. Czyli jak ty jesteś muzułmaninem, to już musisz być do końca życia tym muzułmaninem, a jak się urodziłeś w innej religii, to możesz przejść na islam. Tak to wygląda. O, oni tutaj, po lewej. O, i tu wszędzie. No, ale tu po lewej taka ulica. Zresztą jak się zatrzymamy, to zaraz do nas przyjdą. Już leci. No, już biegnie? No. No dobra, tu gdzieś sobie stań. O, leci, leci z tamtej strony. Tak. Yeah, go other side. Okay. Yeah. Biegnie, trzech. No, to trochę irańskiego folkloru. Okej. Uważaj. Okej. Tak? I jaki kurs dzisiaj? Ten sam co wtedy. A, ten sam, dobra. Znaczy chcieli mniej, bo dolar coś poszedł na fejs. Tak? No, albo kombinują. Tu jest sporo turystów. No. Tak więc trochę irańskiego folkloru. Przyjechaliśmy tutaj wymieniać pieniądze. No i właśnie, ponieważ jesteśmy drugi raz, to wiemy w niektórych miejscach już gdzie. Halo! Pani tam, ta, która teraz przychodzi, do mnie pomachała. Fajni są ci Irańczycy, bardzo gościnni. Oni są właśnie też głodni tych ludzi, wiecie, właśnie z zewnątrz tego kontaktu. Cieszą się, że niektórzy przyjeżdżają, że jakby mają odwagę przyjechać. Serdecznie zapraszają. Wczoraj te panie na tych rowerach, to co druga mówi, przyjdź do mojego domu, gotuję ci jedzenie, jak coś potrzebujesz, to dzwoń. Tam dawały mi swoje numery telefonów i naprawdę to bardzo miłe. No a tutaj właśnie wracając, po co żeśmy przyjechali? Przyjechaliśmy, jak się domyślacie, wymienić pieniądze. I raczej my preferujemy właśnie wymianę pieniędzy u tych koników na ulicach, bo jest najlepszy kurs i my żeśmy się nie spotkali, że ktoś jakoś oszukuje i tak dalej. To, że tam o jedno oczko, wiecie, ten kurs może na przykład zaproponuje niżej czy coś, no to normalne. Przecież u nas w kantorze też tak jest, że na danym rogu jeden kantor sprzedaje w takiej cenie, a inny kantor w innej cenie, prawda? Można ponegocjować i mieć ten dobry kurs. Tak więc super. No. Bardzo poszła inflacja w górę przez ten czas, jak żeśmy tutaj byli, to teraz 2 razy tyle dostajemy. Wtedy jak byliśmy, za $1 dostawaliśmy około 250 000, natomiast teraz za $1 dostajemy 500 000, no, czyli $500 000 riali. W ogóle z tymi pieniędzmi to jest tutaj problem, dlatego że jakby obowiązującą walutą jest rial, natomiast żaden Irańczyk nie operuje rialami. Oni operują w tomanach. To znaczy, że 100 000 riali to jest 10 000 tomanów. Ale też raczej nikt nie powie 10 000 tomanów, tylko powie 10. Tak więc idziesz do sklepu i mówią 10. 10 to znaczy 10 tysięcy tomanów, czyli 100 tysięcy riali. Chodź. Ojejku, pokażę potem, jak już będziemy mieli te wszystkie papierki gdzieś tam w spokojnym miejscu, a teraz jedziemy. Tak więc obecnie jak wymienisz 100 dolarów, to dostajesz taki plik pieniędzy. No i właśnie już Wam tutaj pokażę. Na każdym praktycznie banknocie, nie na każdym, bo zaraz też pokażę, gdzie nie ma, jest Chomeini. I jak widzicie, liczby podane są po irańsku, więc jakby nie wiesz. Ale na szczęście z drugiej strony są napisane naszymi cyferkami i mamy tutaj 100 tysięcy, tak? 100 tysięcy riali, a tutaj na tym banknocie mamy 50 tysięcy riali. Ale są teraz nowe banknoty. Ten na przykład właśnie wyjątkowo nie ma Chomeiniego, ale na nim jest napisany Iran Czek. Na początku myślałam, że ktoś nam chce wcisnąć jakieś czeki, z którymi nie wiadomo co będzie zrobić, ale to jest normalny banknot. Taki sam jak ten. Nie, przepraszam, ten nie jest taki sam. No widzicie właśnie, ciągle można się mylić. To jest 500 tysięcy. A z tej strony jest napisane 50. No i w końcu nie wiesz, prawda? No właśnie 500 tysięcy to jest 50 tysięcy tomanów, ale oni w sklepie w ogóle nie powiedzą 50 tysięcy, tylko powiedzą Ci 50. I te nowe właśnie banknoty mają już napisane 10, widzicie? 10, czyli to jest 10, jak widzicie, popatrzcie tutaj, widać na tym świetnie właśnie 100 tysięcy, czyli 10 tysięcy tomanów, czyli w sklepie powiedzą 10 i trzeba dać ten banknot, ale to jest właśnie nowy banknot, a stary banknot, jak widzicie, to jest ten sam nominał, ten i ten, czyli na starym banknocie masz 100 tysięcy, a oni w sklepie powiedzą 10. No, tak więc po pewnym czasie, jak już człowiek te wszystkie banknoty, że tak powiem, przez ręce przepuścił, to wie i oni naprawdę, my nie spotkaliśmy się w sklepie, żeby ktoś nas chciał oszukać. Czyli jak daliśmy niewłaściwy banknot, za duży, to oni powiedzieli, nie, 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 to nie ten banknot, musisz mi dać ten banknot. I po prostu można się tutaj wyluzować, nie martwić, że ktoś gdzieś Cię będzie chciał oszukać, bo to nie leży w ich naturze. Znowu znaleźliśmy tą piekarnię, gdzie pieką te grube placki, które bardzo lubimy, tak więc zatrzymamy się. Musimy zrobić właśnie zapasy i będziemy chcieli gdzieś się zaszyć, tak żeby nas nikt nie znalazł. Merci. Merci. Zaraz pan przyjdzie, Bella, nie martw się. No, tutaj, o, proszę bardzo, wszyscy się budzą. Tutaj właśnie kupienie tego chleba nie jest takie proste, nie jest wiele piekarni, gdzie robi te placki, które my lubimy. bo wszędzie indziej sprzedają takie cienkie, to niedźwiedź mówi na to gazeta. I wiecie co? I też te piekarnie pieką na bieżąco te placki i robią je tylko rano, ale nie za wcześnie rano. Właśnie tak, więc trzeba być nie za wcześnie, ale też nie za późno, bo już o 1:00 to oni się wszyscy zamykają, na 12:30 to już koniec, a później mają przerwę gdzieś tak do 5:00, 6:00 i dopiero wtedy otwierają i tam do późna sprzedają te placki. Tak więc trzeba się wbić jakby, żeby był ten czas, kiedy akurat pieką. No. I zawsze jest wtedy kolejka. No. Tak więc trzeba czekać. Ale placka będziesz miała dzisiaj. No. Prawda? No. No i jak kupimy już te placki, resztę rzeczy jeszcze jedzenie mamy, to po prostu plan jest taki, żeby się gdzieś zaszyć. Znalazłam takie fajne miejsce, tak więc mam nadzieję, że jak tam dojedziemy, to nikogo nie będzie i no, jeśli tak, to chciałabym nawet zostać 2 noce, bo musimy odpocząć po tym wszystkim. O, nawet Bella jest niewyspana. Zobaczymy, zaraz wyjedziemy za miasto, to staniemy i zjemy z serem. To nie jest ten aż taki gruby, ale też jest dobry. No dobrze, kochani, żeby może nie było tak całkiem depresyjnie, to pokażę trochę zdjęć z Isfahan, bo teraz tym razem już nie będziemy nic tutaj zwiedzać. Ja miałam nawet w planie jakieś małe jeszcze zwiedzanie, ale już będziemy jechać dalej po prostu. Natomiast chciałam wam pokazać, jest to moje ulubione miasto w Iranie jak dotąd. Uważam, że jest najpiękniejsze. Koniecznie trzeba zobaczyć tutaj główny plac, który jest drugim na świecie największym placem po Tiananmen. Jest piękny, fajne miejsce, też takie klimatyczne. Ludzie wieczorem tam przychodzą, właśnie robią sobie pikniki, jak to oni mają w zwyczaju, na trawie. Jest piękny bazar dookoła, jak po prostu nasze sukiennice razy XXXL. No piękne, to tam po prostu 2 dni można spędzić tylko na tym placu. Tam są 2 meczety, pałac do zobaczenia. No, pałac to tam dużo nie ma do zobaczenia, ale na pewno warto to zobaczyć. My mamy nadzieję, że jeszcze przyjedziemy do Isfahan. Może tak bardziej na spokojnie, no zobaczymy. No. Teraz gonią nas trochę terminy, te wizy, nie wiemy ile dokładnie to zabierze czasu, tak więc musimy po prostu już jechać. Mamy wszystko, no. Więc możemy jechać, przetestujemy. Pyta się jedna grupa mnie, czy... Bo they opened the river. Have you been there? I slept there for tonight. O, ale była w szoku. O jest. Poczekaj, ja mam miejscówkę. Właśnie to dopowiem tylko, że tam gdzie żeśmy spali, gdzie potencjalnie powinno być spokojne miejsce, to akurat właśnie było wielkie święto. Dlatego, że tutaj jak puszczą wodę w rzece, tutaj jesteśmy na pustyni jednak, większość kraju to pustynia, więc rzeka jest, ale nie ma wody, więc jak woda jest, to jest wielkie święto i wszyscy Irańczycy wychodzą i świętują przy tej rzece i my tam, gdzie żeśmy spali, to pierwszą noc była wielka impreza, drugą noc no to właśnie te przyjechały ta grupa tych rowerzystek, no a potem jeszcze żeśmy po nocy siedzieli i próbowali rozkminić ten internet, tak więc jesteśmy skonani, że tak powiem. Chlaliśmy 2 noce. No, jak to w Iranie. Ja już łeb mam taki. No, musimy gdzieś się schować i odpocząć.